Okej, siemano wszystkim, witam was serdecznie, z tej strony oczywiście nie kto inny jak Chmielu, a to jest jak widzicie dokładnie kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Dragon Age Inkwizycję. Jesteśmy tu, gdzie skończyliśmy poprzedni odcinek, czyli wraz z tą Kassandrą udajemy się do szczeliny jako oczywiście malutki Gimli, bo gramy oczywiście krasnoludem. Gram oczywiście tak jak pamiętacie na Xboxie One, dokładnie tak, tu się nic nie zmieniło. I powiem szczerze, sprawdzałem frame rate i jest stałe 30 FPS-ów. Ja byłem w szoku, bo myślę, wydawało mi się, że to jest 60 klatek. Dziwnie to wyglądało, ale jednak faktycznie jest stałe 30 FPS-ów. Teraz sobie dokładnie sprawdziłem, także filmy macie na YouTubie w 1080p w 30 FPS-ach. Oho, co to za typo? Wygląda jak normalnie jakiś wilkołak. What did you do? I did nothing. The credit is yours. Co zrobiłem? I closed that thing. How? Whatever magic opened the breach in the sky also placed that mark upon your hand. I theorized the mark might be able to close the rifts that have opened in the breach's wake. And it seems I was correct. Meaning it could also close the breach itself. Possibly. It seems you hold the key to our salvation. Good to know. Here I thought we'd be ass deep in demons forever. Varric Tethrys, rogue, storyteller, and occasionally unwelcome tagalong. Co chcesz, stary? Powiedz, co... O, ładną kuszę masz. A nice crossbow you have there. Ah, isn't she? Bianca and I have been through a lot together. You named your crossbow Bianca? Of course. And she'll be great company in the valley. Absolutely not. Your help is appreciated, Varric, but... Have you been in the valley lately, Seeker? Your soldiers aren't in control anymore. You need me. My name is Solas, if there are to be introductions. I am pleased to see you still live. Dzięki. I kept that mark from killing you while you slept. Dzięki, naprawdę dzięki. Then I owe you my thanks. Thank me if we manage to close the breach without killing you in the process. Cassandra, you should know, the magic involved here is unlike any I have seen. Your prisoner is no mage. Indeed, I find it difficult to imagine any mage having such power. Understood. We must get to the forward camp quickly. Well, Bianca's excited. Fajnie, fajną masz kuszę, że się cieszy na takie akcje. A tak jak ja. This way, down the bank. Przeskoczyć trzeba. Nie no, przeskakiwanie to jest najłatwiejsza rzecz w tej grze normalnie. A jak się cieszę, jak przeskakuję? Moment, a wykontrolować. What the fuck, serio? Serio, możemy się zmieniać między naszymi ziomkami? Ale je. Nie wiedziałem o tym. Ciekawa rzecz. Może to już było w jakimś Dragon Age'u, ale ja naprawdę... To jest mój pierwszy Dragon Age, moja pierwsza przygoda z tą serią. Elfi korzeń możemy sobie zebrać. Zbieranie surowców. No będziemy zbierać do jakichś tam, wiadomo... wszelkiego rodzaju miksturek i w ogóle... Tryb taktyczny. O cholera, nie wiem czy to jest warte. I atakuj, no to co? To jest słabe przecież, mi się to nie podoba. Wolę normalnie sobie powalczyć, prawdę powiedziawszy. Ten tryb taktyczny to jest... Nie no, niby może się tam jakoś szybciej walczy, powiem szczerze, ale większy fan jest po prostu jak sobie samemu powalczymy. Bez ukrywania. To dużo większy fan. Za tym lepiej się tak gra, moim zdaniem. No dobra. Zbieramy jakieś zielsko.
Przy okazji jakieś szczątki. Esencja cienia. Nie wiem dlaczego ta esencja nam póki co, ale możemy ją zebrać. Przełączmy się na przykład. Co ten nasz ziomek może robić, powiedzcie mi. Nie. O cholera, ten ma takie opcje. Czyli fajny motyw, że możemy sobie zmieniać się między naszą drużyną. Ciekawe akurat to jest. I don't remember what happened. Dad'll get you every time. Should have spun a story. That's what you would have done. It's more believable and less prone to result in premature execution. O kurde, teraz łucznikiem pociskam. Jest to kuszo pociskiem mrożącym. Cholera. Dobra. Czarodziejka, znaczy czarodziej, jakiś elficko czarodziej elficki. Zgranie. Ja wpadł mi achievement. Ale jajca normalnie. A teraz może tą babką jeszcze nie graliśmy na przykład. Kassandra. Ona też podobna taka do elf. Znaczy nie, ona do elfki nie, ona wygląda jak typowy człowiek. Bardziej ten ziomek tam co. Przed chwilą ten, nim grałem ten taki co czarodziej jakiegoś przypomina, to elfa przypomina to też troszeczkę. Ona ma jeszcze jakiegoś takiego skilla. Nie wiem co to jest. A będziemy testować pewnie. Zaraz zobaczymy. Wysunięty obóz pojadają. To gdzieś będzie zaraz. Za niedługo gdzieś u góry. Fajnie, że wpadają achievementy z ten. Po prostu z tej edycji takiej testowej trialówki, można powiedzieć bardziej. Tamci sobie dadzą radę, co sobie nie dadzą rady. Zakuć działanie szczeliny, zakućmy to. Tylko Herold. Herold. Zamykaj to. Nie wiem czy tak cała gra będzie wyglądać, że wiecie, że przedzieramy się jakąś ekipą i po prostu. No całą ekipą jakoś tam będziemy śmigać, czy nie? Zamykać szczeliny i w ogóle. Karta postaci, rozumiem, tak? Dokładnie, mam jakieś achievementa do rozdania, znaczy nie achievementa, tylko jakiś punkt do wydania. Zdolności, drzewko zdolności. Aha, okej, okay, możemy się uczyć, wiadomo. Waleczność, 10% za każde uzdraw, 10 punktów zdrowia, 200. Aha, odwet. Tu są zdolności, a co mamy niby z innego levela? Czyli na przykład broń dwuręczna, herszt. Forpoczta, co to jest? Ciekawe. To w co sobie możemy dorazić? Waleczność, mur tarczy. To będzie dobry odwet, myślę, że dajmy sobie achievementa pod B na przykład i będzie. Tak czy nie? Odwet mamy już przecież, co jest? Słodka zemsta. Odbijanie pocisków. Nie no, może. Już wydałem na to odbijanie pocisków? No to dobra, to będziemy mieć w takim układzie, zrobimy to tak, o. To chcę mieć pod przyciskiem. Czekajcie, to chcę mieć pod przyciskiem. A, bo to jest chyba umiejętność. Nie ta, tylko te, nie ta, których możemy używać, tylko po prostu. To jest zwykła. Dużo w cholerę tych umiejętności. Zanim to ogarnę, to pewnie mi to zajmie czasu, więc. Póki co na początek musicie mi wybrać. Wybaczcie jakoś tam lamienie, wiadomo. Co oni tutaj, obóz rozbili na środku takiego mostu?
tutaj przed tym riftem. Dobra, nie chcecie mi nic sprzedać, to spierdalajcie. Nie gadam z wami. Here they come. You made it. Chancellor Roderick, this is... I know who he is. As Grand Chancellor of the Chantry, I hereby order you to take this criminal to Valroyo to face execution. Order me? You are a glorified clerk, a bureaucrat. And you are a thug, but a thug who supposedly serves the Chantry. We serve the most holy, Chancellor, as you well know. Justinia is dead! We must elect a replacement and obey her orders on the matter. Co kurwa z wyłomem? Isn't closing the breach the more pressing issue? You brought this on us in the first place! To zakończmy to, zamknijmy to. Our position here is hopeless. We can stop this before it's too late. How? You won't survive long enough to reach the temple, even with all your soldiers. We must get to the temple. It's the quickest route. But not the safest. Our forces can charge as a distraction while we go through the mountains. We lost contact with an entire squad on that path. It's too risky. Listen to me. Abandon this now, before more lives are lost. Ogólnie rzecz biorąc, to nasz krasnolud wygląda na strasznie zmęczonego życiem. Nie wiem, czy zauważyliście. Ja w kurwa, no co? O Jezus, muszę wybrać w takim układzie. Pójdziemy górską drogą, myślę. Work together. You all know what's at stake. Liliana, bring everyone left in the valley. Everyone. No już wydaje mi rozkazy. Ciekawe. Your head be the consequences, seeker. Dobra, dobra, nie ciśnij jej tam, pójdziemy przez góry. Jakoś wydaje mi się, że ta droga przez góry będzie ciekawsza. Może jakiegoś gryfa upolujemy czy coś. Normalnie drużyna pierścienia. Dotrzeć do świątyni górską drogą. No to musimy dotrzeć. Nie dotrzemy, co nie dotrzemy, jak dotrzemy. No. Serio jest takie... No nie no, może faktycznie... Spoko, ale gramy krasnoludem, to nie dziwię się, że tak długo wychodzi po drabinie. Dobra, no to kopalnią będziemy cisnąć jako tako, nie? Okej. Okay. Jest Moria. Bogu dzięki. Akurat na swój na swojego trafił. Nie no, do Morii byśmy trafili tutaj. Gramy takim pięknym krasnoludem. Przy okazji rudym jeszcze. Ej no, pomógłby ktoś, a nie. O. Dobra, jakaś tam zjawa padła. Widmo, jedziemy z tym widmem. Okej, out. Co jeszcze? Nasza postać chyba sama rozświetla jakoś teren. Niczym w Dark Soulsach. Szkoda, że nie będzie można śmigać jaką latarnią. Ale okej. Idziemy dalej. Uhu, kopalnia normalnie jakiejś soli w wieliczce. A w dół może zejść? Nie. Tam chyba nie. Tak od nas tego nie chcą. Żebyśmy to tak rozegrali, więc... Jaki jest... coś fajnego. Coś ciekawego. Smoczy cierń. Rzadkie złoto kategorii pierwszej.
Bierzemy, co nie bierzemy, kurwa. Pamiętajcie, wszystko co darmowe należy brać. Dotrzyj do świątyni drogą górską. No to docieramy, tylko po drodze natrafiamy na jakieś takie dziwne zwierzopodobne zwierzęta. Niektórzy są trudniejsi, widzę na przykład tak jak ten, ale da się ich jakoś, powiem wam szczerze, bez problemu może jakiegoś ultra specjalnego ściągnąć. Tym bardziej, że ekipa czterech typa nam pomaga, no to nie ukrywając to, to akurat daje dużą pomoc. Samemu nie wiem, czy dałbym radę. Dobra, no nie widzę, żeby tu coś jeszcze było. Możemy zebrać to, elfi korzeń, niech im będzie. No i lecimy dalej. Jak to nie? Our priority must be the breach. Unless we seal it soon, no one is safe. That's a task for the other dwarf in our party. Cisną nam od dwarfów. Ale coś mi się już chyba blisko jesteśmy, coś mi się wydaje. Wyłączyliśmy to, wyłączyliśmy tego rifta, nie? Lady Cassandra! Lieutenant, you're alive! Just barely. Wyłączyliśmy to, czy nie? No, wyłączaj to, ziomeczko nasz. Cholera. No już jej niedużo zostało. No no, okej, świetnie, tak się zamyka szczeliny. W ogóle jesteśmy, nie wiem kim my kurwa jesteśmy, skąd my się wzięliśmy. Nie pytam się nawet. Let's hope it works on the big one. Thank the maker you finally arrived, Lady Cassandra. I don't think we could have held out much longer. Thank our prisoner, Lieutenant. He insisted we come this way. The prisoner. Then you. Dzień jak co dzień, kurwa, nic się nie zmienia w tych czasach. That's what I do. Then you have my sincere gratitude. The way into the valley behind us is clear for the moment. Go while you still can. At once. Quickly, let's move. The path ahead appears to be clear of demons as well. Let's hurry before that changes. Dobra, wiecie co, ja myślę, że to zakończymy tą drogę do tego rifta w następnym odcinku. Z racji na to, że no cóż, to, ta gierka nie będzie długa, wiadomo, RPG. Ponoć cały Dragon Age Inkwizycja na przejście w 100% zajmuje około chyba 200 godzin, także ja się myślę, że z wami pożegnam. Napiszcie mi w ogóle w komentarzach, czy chcielibyście tą serię oglądać jako pełnoprawną serię na kanale, czy też po prostu chcielibyście, żebym zakończył ją po tej 6-godzinnej sesji z EA Accessem. A tymczasem ja się z wami żegnam, tak jak mówię, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oczywiście widzimy się w następnych odcinkach. To by było na tyle i cześć wam wszystkim.